Dzień dobry, kochane moje dzieci i nie tylko dzieci, młodzież i dorośli też mogą zobaczyć, co my to dzisiaj będziemy robić. Będziemy robić takie bransoletki. Tu mamy taką z grubszego sznurka. Woskowany, to jest sznurek woskowany, płaski. I możemy zrobić, jakie mamy tam w domu sznureczki. Ja wszystkie, co miałam w domu sznureczki, to z nich tutaj Wam przygotowałam, żeby Wam pokazać, co można zrobić. Na ręce tu mam taką niebieską. Takie typowe bransoletki robi się z takiego sznurka typu paracord i to jest sznurek taki cienki, spadochronowy. Taka linka spadochronowa. I teraz Wam pokażę. I oczywiście to może być taka bransoletka i męska, i dla dziewcząt, także to nie jest, że tylko dziewczyny robią bransoletki i noszą, a to taka właśnie fajna męska bransoletka, zaczniemy od niej. Tutaj mam przygotowane 3 metry sznurka woskowanego, czarnego. Odmierzamy sobie tutaj metrem krawieckim, czy tam, czym macie w domu, żeby było 3 metry. Ja mam tu trochę więcej, ale już nie będę obcinała. I właśnie najważniejsze rzeczą jest to, że robimy to z jednego kawałka sznurka, nic nie przecinamy. Bierzemy sobie swój nadgarstek i mierzymy długość tu nadgarstka. To około jest 20 cm. O. Ja tu mam 20, zrobimy 2. O tyle, 22 cm. Teraz kochani, tak, teraz jak już ten, o tutaj będziemy mieli ten rozmiar, długość nadgarstka, to już potem nie możemy tego rozmiaru zmienić, tak? Składamy sobie sznureczek, tak? Patrzcie, tu mamy te sznurki, które będziemy pletli i ten prowadzący, ta długość. Kładziemy sobie. Nie chciałabym, żebyście dobrze widzieli. Patrzcie, przekładamy sobie tutaj i pod spodem przechodzimy i wychodzimy tutaj. Przetrzujemy sobie paluszkiem i ściągamy. Najtrudniejszy ten pierwszy tutaj węzełek. Zobaczcie, o, i dociągamy. O, mamy już ten pierwszy węzełek. To będzie węzeł makramowy typu kobra. I właśnie tym węzłem jest najprościej takie bransoletki wykonać. I sobie tak, bierzemy raz z jednej strony, że sznurek jest górą. O, widzicie? I z drugiej strony. Teraz tu jest górą. I wychodzimy tędy dołem. Przeciągamy. Zaciągamy, tylko pamiętamy, żeby niezbyt mocno zaciągać. O, proszę. I teraz na odwrót. Tu kładziemy i ten z góry wchodzi i dołem tu wychodzi. Jak coś Wam nie wychodzi, to proszę sobie cofnąć filmik i myślę, że załapiecie, bo to jest naprawdę prosty węzełek. I proszę, i tędy górą, a dołem tu. I sobie tak robimy przez całą długość bransoletki naszej. I proszę tutaj, widzicie? I wyciągamy. Nie mogłam kupić tego paracordu, tego sznurka, ale myślę, że ten też ładnie wygląda. I w pasmateriach można kupić ten woskowany, woskowany sznurek. Proszę, może być okrągły, ja akurat był płaski i teraz robię z tego płaskiego. Proszę. O, wolniutko robię, żebyście zobaczyły. I tędy wychodzimy. Proszę, tędy. I wychodzimy. Patrzcie. Bierzemy sobie tutaj, kładziemy ten jeden sznureczek, a drugi przechodzi
tygodnie. A drugi przychodzi tutaj, wychodzi, o. Naprzemiennie, żeby nam tu wychodziło tak. Widzicie? Jak z jednej strony, to tu musi być na górze i tędy do wchodzimy. I na odwrót. O. I teraz jak tu? To tu sobie. Jak wam dobrze jest robić tak w rękach, może być w rękach, jak nie, to możecie sobie przymocować tutaj i pleść. To już jak tam będzie wam wygodnie. Proszę. Ale ten sznurek jest dosyć sztywny, także jeszcze jedna jego zaleta, że tu nam się końce nie strzępią. Nie musimy przypalać tych końcy. O, i sobie pleciemy. I teraz jeszcze parę razy. Potem będzie jedna trudna rzecz, będzie nam potrzebne szydełko, ale jeszcze dojdziemy tutaj, musimy do samego końca zrobić. O. Gdzie już dużo? Tak trudno, żebyście dokładnie widziały sobie ustawić się. O, przewlekliśmy jeden sznureczek, widzicie? Teraz ten sznureczek przewlekamy. O. O, widzicie? Teraz mamy tak. I teraz bierzemy ten sznureczek tu, ten tu i zaciągamy. O, widzicie? O, i zakończyliśmy sobie nasze. Bransoletkę. O, teraz ją tam formujemy, żeby było dobrze. I teraz patrzcie, następne trzeba będzie się trochę pomozolić. Już teraz chyba z szydełkiem. Musimy ten sznureczek przewlec tutaj, z jednej strony i z drugiej. Trochę sobie tak powiększymy te dziurki. O. Tu włożymy. Jakbyście mieli w domu większe szydełko, to by było lepiej. O, ale udało się. O, i teraz drugi sznureczek też z drugiej strony tu wkładamy. O, i przeciągamy. O, to nie takie proste, ale trzeba się troszkę z tym pomozolić. O. O, widzicie? Jakoś udało się. No i już praktycznie mamy skończoną bransoletkę. O. I teraz tak, tu sobie po prostu tyle zostawiamy, żeby nam przeszło przez rękę. I jak sobie dociągniemy, to mamy o bransoletkę, a tu tak, żebyśmy mogli sobie zdjąć. Myślę, że gdzieś tyle. I tu po prostu sobie zawiązujemy węzełek. Są różnego rodzaju te węzełki, te zakończenia, ale już teraz, dzisiaj was nie chciałam tym głowy zaprzątać, żebyście najpierw się nauczyli tego podstawowego węzła kobra, a tu po prostu sobie tylko zawiążemy. Bo jeszcze są diament, zakończenie, taka kuleczka robi się, ale to może będziemy jeszcze mieli okazję zrobić jakiś filmik, to wam wtedy pokażę. No i sobie o, zawiązujemy, tu obcinamy, mamy taki zwykły. Nie, troszkę może nie, no, sobie zrobicie może. Możemy tu na tych mniejszych, zakończyłam koralikiem, to potem wam pokażę. No i obcinamy sobie tutaj, a powiem przy węzełku obetniemy. No i o, mamy gotową bransoletkę, zaciągamy. Możemy sobie ten sznurek tutaj założyć. O, widzicie? Bransoletka gotowa. I to właśnie taka bardziej męska dla chłopca. Gotową mamy bransoletkę. Teraz chciałam wam pokazać taką bardziej delikatną bransoletkę, myślę, że dla dziewczynki. I tu sobie zrobiłam taki dzwoneczek. My możemy sobie jakiś koralik znaleźć, nie wiem co tam będziecie mieli. I mamy tak samo sobie odmierzamy. Teraz już możemy troszkę mniej, nie musi być to 3 metry, ponieważ sznurek jest cieńszy i myślę, że sobie 2,5 odmierzymy.
2,5 metra sznureczka. I tu mam 1,5 i jeszcze metr. Tak samo robimy. Bierzemy sobie na równo, ten sznureczek składamy. Długość nadgarstka bierzemy sobie, gdzieś około tyle. Tak jak mówiłam, z godły do 100 cm, zależy jakie kto ma rączki. I tak samo. Tutaj jest długość, tu mamy te dwa sznureczki, którymi będziemy oplatać ten główny sznureczek. I tak samo robimy oczko. Przytrzymujemy, tu wchodzimy i zaciągamy. O. Proszę. Jeszcze raz sobie możemy zmierzyć, czy to będzie dla nas dobre. No, na troszkę dłuższe zrobiłam niż. O. I patrzcie, i tak samo robimy. Robimy oczko. Wchodzimy tędy dołem i wychodzimy. Przeciągamy i zaciągamy, tak? I tak samo, jeden sznurek, o, z tej z jednej strony ma być do góry i na przemian. Pan Sławek się przygląda, pewnie też już będzie umiał zrobić bransoletkę. O, proszę. Zawsze musi być naprzemiennie. I teraz znowu tu wchodzi jeden sznureczek z góry. Pan może trochę źle się ode mnie uczyć, bo jestem leworęczna, ale myślę, że sobie powoli tam, jak się będziecie patrzeć, to dacie radę. Warto powiedzieć, że te bransoletki męskie można wykorzystać w szkole przetrwania. Tak, tak. Ponieważ ta linka jest bardzo mocna i jest w jednym kawałku. Więc jeśli znajdziecie się w dzikiej głuszy i będzie Wam potrzebna długa, 3-metrowa linka, to wystarczy tą bransoletkę rozplątać. Właśnie tak. I proszę bardzo, a tu robimy taką delikatną dla jakiejś panienki. I patrzcie, tu już żeśmy zrobili tyle. O, mamy tyle już bransoletki zrobione. Jeszcze nam zostało troszkę, zaraz skończymy, będziemy robić zakończenie. Chciałam Was dzisiaj po prostu tak zachęcić do tych węzełków makramy, bo to jest super rzecz, jak ktoś się w to wciągnie, to można robić i na kwiatki, i wieszaki, i można robić torebki. Wszystko te same po prostu węzły. Może kiedyś jeszcze zrobimy taki filmik, co będą po prostu tylko węzły. Wtedy może pokażemy. A te węzły można potem do różnych rzeczy wykorzystać. Już nie mówię, że nawet niektóre panie robią takie firanki z węzłów makramy, to wyobraźcie sobie, jakie to mozolne. A taka bransoletka to jest chwilkę, 15 minut i jest zrobiona. Myślę, że z tego grubszego sznurka to nie dłużej niż 15 minut. No, tu uważamy na końcu, widzicie, żeby nam nie uciekło, mi uciekło. Więc jeszcze raz. O, przykładamy sobie i tu. I widzicie, została nam pętelka na końcu. No i sytuacja się powtarza, jak przy tej grubej musimy przewlec te sznureczki przez tą dziurkę.
O, jest. Jeden jest, teraz drugi. Tak samo wkładamy tutaj tą dziurkę. O, i przeciągamy. I przeciągamy. O, i jest. Mamy sobie tutaj już te dwa sznureczki. O, patrzcie. Musimy teraz sobie tak ten ułożyć sobie tu. Ten sobie ułożyć tu. I zaciągamy. O. Widzicie? O. I już mamy tu zakończone, tak? Proszę. O, i teraz tak, znowu się tu będziemy mozolić. Musimy przeciągnąć teraz przez tu dwie, bo na końcu przez jeden sznureczek, przez jedną dziurkę. O, o, ale już mamy. Proszę, jeden sznureczek i tak samo z drugiej strony. O, drugi sznureczek. O. Przeciągamy, widzicie, o, i już, i mamy teraz tutaj, o, przymierzamy sobie, jaka tam długość będzie, bo to troszkę szersza, zrobimy tyle, o. O tyle gdzieś mniej więcej, tu sobie zawiążemy, troszkę za długo, tu chyba zrobiłam bransoletkę, ale to wy sobie tam dobrze wymierzycie, o, i możemy sobie tutaj, jakieś, miałam gdzieś takie serduszko, o. Znalazłam takie o serduszko. O. Jeszcze raz zawiążemy i teraz już nam nie ucieknie. O. I mamy taką bransoletkę z serduszkiem. Tu obetniemy koniec. Ma nasza bransoletka gotowa, sobie zaciągamy, o, i tu mamy sobie serduszko, o, widzicie, elegancko. Jeszcze Wam pokażę, tu robiłam taką bransoletkę, taka wyszła nam czterokolorowa, a czy trzykolorowa, a to mam, po prostu wzięłam, znalazłam takie sznureczki, połączyłam, o, i tak jakby robiłam podwójnie i nam wyszła taka bransoletka. O, tu robiłam z takiego cienkiego, woskowanego sznurka, o. To jest też woskowany sznurek, cienki. Taka zaleta jest jego, że on się nam tu nie strzępi na końcu. I to też może być dla chłopca taka bransoletka, o. Z cieńszego sznurka, albo z grubszego. O, widzicie? Także mam nadzieję, że Wam się to spodobało i będziecie robić sobie bransoletki. I potem, jeżeli się nauczycie tych węzłów podstawowych, to można robić różne rzeczy ze sznurka. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Myślę, że to ostatnie w tym roku zajęcia. A w przyszłym spotkamy się na żywo w Domu Kultury w Markuszowie. Dzięki bardzo.